Rosja już tu jest. Jej największym sukcesem w Polsce jest PiS. Najpierw wygrali wybory, używając nielegalnie zgromadzonych materiałów przez importera ruskiego węgla, a potem zwiększyli jego import. Sprawy wskazujące na narastające wpływy służb białoruskich i rosyjskich były zamiatane pod dywan. Zablokowali inwestycje mające dozbroić polską armię. Dzięki wsparciu i zaangażowaniu polityków PiS zawrotną karierę zrobił Tomasz Szmyt. Do niedawna sędzia, a naprawdę szpieg, który uciekł na Białoruś. Wyjaśnimy wpływy rosyjskie i białoruskie na rządy Zjednoczonej Prawicy. Skrót Partia Zjednoczonej Prawicy może być dokładnie tak samo rozczytany. Płatni zdrajcy, pachołki Rosji.